Emocje sięgają zenitu. Finałowy level Kingdom Rush Vengeance, wyspa morska. Cokolwiek. Ok? Tak nazwijmy ten dodatek. Pomimo tego, że ma swoją nazwę, to u mnie będzie wyspa morska. Level, który uważałem, że niby mam mieć finał z... Zrozumiałem w cudzysłów. Z Jodą. O, w tym momencie powinienem mieć. Cudzysłów. Albo cytowanie, albo w czym stylu. Lecimy. Lecimy z tym levelem. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał. W ogóle nie skupiłem się na tym właśnie więcej samacie. Proszę, proszę, proszę. Łatwo, 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 łatwo. Trzy ścieżki do obrony. One does not simply defend the king of... ktoś tam. Okej, teraz tak. Przejście przez drogę Frogi. Maszyna do gry szukam. Maszyna do gry. Jest. Przeszedł. Przeszedł przez ulicę. I teraz mamy oczywiście pokonać naszego... przeciwnika. Jak na razie widać, że wchodzą tylko z tych dwóch ścieżek od niego. Powiedzmy. Chciałem cię pogłaskać. Nie da się. Potem pewnie będą dochodzić jeszcze stąd. Czyli będziemy mieli dwie linie. Kontra dwie linie. Tylko, że tutaj idą jeszcze na dwie osobne linie, więc... on idzie zdecydowanie w to miejsce. To jest bez dwóch zdań, że on idzie w to miejsce. Jak w ogóle wygląda wyjście? Anurian Warden, Anurian Chaser. Dwóch stąd, 12 stąd. I teraz tak. To nawet nie podlega dyskusji, że ja inaczej tego nie zrobię. Zrobimy sobie czterech wielkich kościaków ze starego, starego na plecach będą mieli. Jak to się śmiesznie mówi w tych czasach. Coś mówiłem w pierwszym odcinku. Oraz zrobimy sobie teraz tak. Laser. Laser. Szaman. Szaman. Kanon i to będzie kanon. W to miejsce. Wydaje mi się, że to będzie dość dobre ustawienie. Wychodzą malutkie żabki, które chcą nam tutaj przeszkodzić. Ogólnie dalej, do tej pory, nie użyłem ani raz żadnej mocy specjalnej z wersji na telefon. Bo pamiętam, że w momencie, kiedy mówiłem, że tego nigdy nie użyłem, chyba w ostatnim odcinku właśnie przed DLC, powiedziałem, że tego nie użyłem, ponieważ tego nigdy nie było w wersji na komputer. Ludzie mi oszanili, że to było w wersji na telefon zawsze. Ale wersja na telefon to wersja na telefon. Ja gram na komputerze, więc uważam, że tego nie potrzebuję. To może być potrzebniejszy na telefonie, może nie wiem, coś trudniej kliknąć, w tym stylu. Może wolniejsze są reakcje. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. I to, że jestem wesny telefon, to mnie akurat średnio interesuje. Okej, to jego zatrzymałeś, dali na laserze. Te dwa wardeny idą. Reinforcement tutaj są potrzebne, zdecydowanie, żeby to zniszczyć. I deszcz. Deszcz ich tutaj wszystko poniszczy. Dawaj go szamanek, musisz go tam poslować. Bo góra, mówię, góra ma wsparcie od Beresada. Więc on tam sobie poradzi. Oni tam sobie poradzą, okej, to jedynie śmiertelność niech wejdzie. Włączyłeś mi kościaka, który w sumie na razie nic nie robi. Ja wiem, że troszeczkę ich value tracę przez to, że ustawiam ich na samym końcu, ponieważ przez to nie mogą atakować w żaden sposób jak się nazywa? Kośćmi swoimi. Ale jakoś to przeżyjemy, okej? Upgrade. Zrobimy na początku pomoc na górnej linii. Nie wiem, czemu akurat tam, ale na górnej linii na początku zrobimy. Pyk. To nieśmiertelność jeszcze nie mogłem dać. Szkoda. Ale pomocy. Potrzebujemy pomocy chyba od Beresady zaraz. Chociaż nie wiem, może się uda. Może się uda zrobić reinforcement na czas. Reinforcementy. Jest Pitlord. Jest Pitlord, który mnie chyba uratuje w tym momencie przez to. Tak jest. Kochany Pitlordzik. Więc zrobimy sobie tutaj teraz upgrade. I teraz lecę hardo w upgrade górnej ścieżki. Reinforcementy w to miejsce bez Pitlorda, szkoda. Szkoda, szkoda. Tu. Na 180 i już możemy oddać mu kościaka. Także jeszcze kościaka nie robimy. Muszę to zaraz na samą falę. Zaryzykuję, że to będzie dobrą decyzją. Pyk. Tego niech niszczą, dziękuję. Tutaj niech ich podpali, oczywiście. Jeden się zginął, drugi zaraz zginie. Ten tutaj leci nasz grubasek Anurian Erudite, który będzie tutaj zaraz oczywiście szło ginął.
Teraz co, jak mogę być takim dobrym sorkiem, pomimo tego, że jestem tak chudy? Jak widać, potrafię tutaj ładnie zadziałać. I moja tusza nie ma nic do tego, mój drogi. Pyk! Ty jesteś takim po prostu grubaskiem, ale jak widać, łatwo cię po prostu pokonać. Okej, robimy teraz upgrade 2. Reinforcementy. Robimy pierwszego kościaka. On się oczywiście na początku stawi tutaj, ale go przestawię w to miejsce. Pyk. Zniszczcie go. Ej, zniszczcie go na pewno. Teraz tutaj będzie raz drugi kościak z tego miejsca wychodził. To robimy sobie reinforcementy z Pitlordem. I ustawiam go tak, tu. Ten idzie tu. I teraz trzeba na dole to zrobić. To samo tylko na dole. Oczywiście mi bardziej należało na tym, żeby wychodziły kościaki z ich spawnera. Ale ja muszę zrobić sobie, powiedzmy, moje te pseudo baraki, które pozwolą mi... No halo, miałeś przejść tu. Dziękuję. Które pozwolą mi po prostu na zatrzymanie pojedynczych jednostek przez dodanie swojego ciałka tutaj. Pamiętajmy, że potem będę musiał walczyć się z tym, więc lastery będą dla mnie konieczne, jeżeli chodzi o upgrade'y w przyszłości. Za 180, tutaj kolejne za 180, teraz potrzebujemy 510, jeśli dobrze pamiętam, żeby zrobić sobie to podwójnie. Więc puszczamy sobie szybko kolejną falę, żeby było więcej hajsu. Tamtych odsyłamy do Boba. Tutaj mamy sobie reinforcement w tym momencie z Pitlordem akurat, na szczęście. Ja w ogóle mogę, mogłem coś ulepszyć, tylko tego nie zrobiłem, bo wcześniej nie miałem, a teraz na przykład uplułem. Ale nie, tutaj było chyba inaczej, bo tutaj ulepszał się bohatera osobno. Chyba mogę zrobić upgrade'y, chociaż to chyba zrobiłem wszystkie. Nie wiem, nie pamiętam. Nawet nie pamiętam jednak, że jeżeli mogłem jakieś zrobić, to po prostu nie zrobiłem i będę żył w niepewności. Ale chyba nie mogłem, bo jak to by mi się chyba wyświetliło na samym końcu levelu, że jest upgrade w tym stylu, bym to raczej zauważył, ale... To tam wie. To jest cwaniak, prawda? On lubi robić takie głupie błędy. Okej, okay. jest jeden kościak, którego zaraz się wyślę tu. Jest drugi kościak, który już w tym miejscu będzie po prostu stał. Więc pyk. On tutaj się ustawia ładnie. Niszczy swoich przeciwników, robimy jeszcze reinforcementy. Tutaj żabki sobie skaczą. Robimy szybko spawner. Halo, halo, tego trochę tutaj, dziękuję. Tu jest drugi spawner. Po prostu na początku robię spawner gorszych jednostek, żeby po prostu były. Trzeci spawner. I zaraz będzie czwarty spawner kościaków. W ogóle będzie ciekawe, jak one będą chodzić, czy przed dół, czy w górę, jak to wam wybierają. Dawaj, niszcz tego dużego, różowytkiego. Okej, możesz ich wystraszyć, to też mi pasuje w sumie. To też mi w sumie pasuje, mamy spawner już na każdej linii teraz, więc mogę się skupić na tym, żeby ulepszać inne jednostki lub też po prostu coś dodawać i nie czuć się aż tak bardzo jakoś przestrażonym, ewentualnie zrobić je na wyższy poziom tych upgrade'ów. Może. Czy oni biją tyle jakoś dystansowo? Nie, nie biją, ale i dodam. Tutaj pioruny. Pyk, 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 każde uderzenie daje te dodatkowe dusze, które dodały in damage. Robimy sobie reinforcementy, żeby troszeczkę zatrzymać nasze jednostki. To jest dosłownie minimalne zatrzymanie, ale zawsze jakieś. Więc oczywiście opłacalne. Teraz deszcz. Nie wszystkich tam popali. Tu mamy na najwyższym poziomie zrobione, aby teraz tu mamy zrobione, teraz tu. I teraz tu. Czyli mamy już wszędzie maksymalny spawner. Dlatego teraz skupiamy się na tym, żeby zrobić dwa nowe lasery. A potem te dwa nowe lasery oczywiście zupgrade'ować na najwyższy możliwy poziom laseru. Tylko laseru. Tego demolishowania, które jest na środkowej opcji, aktualnie jeszcze nie potrzebujemy. Potrzebujemy po prostu większego damage'u, żeby czuć się o wiele bezpieczniej z jednostkami ciężkim, tak powiem. Przestań do mnie gadać, grubasku. Przestań do mnie, grubasku, gadać. Martw się o siebie, okej. Okay. Ja się będę martwił o siebie, ty będziesz się martwił o siebie. Wszyscy będziemy po prostu ultra szczęśliwi. Same latające jednostki wyszły, więc jeżeli puszczę deszcz, to wszystko zginie w mgnieniu oka, patrzcie. Pyk. Ile teraz hajs nam wejdzie? Na to czekałem, okej, okay. 210, 210, na razie górna alejka dostała troszeczkę więcej miłości niż dolna, ale tam też chyba troszeczkę tego więcej wychodzi, tutaj 210, teraz upgrade i znowu zbieramy nasze pieniądze w tym momencie. Byk. Ale tam atakuje, rzucać się tymi kośćmi w nich,
Teraz tak, ten go dostał jeszcze do pokochania. Możemy puścić kolejną falę, żeby oczywiście było więcej pieniędzy. Mamy już 9 falę. Dość dobre tempo mamy, ponieważ mamy jeszcze takich magów jak ja na obiad. Okej. Jakoś mi to nie przestraszyło. Dość dobrze idzie, bo mieliśmy 10 minutę sprowadzenia i tak dalej, jesteśmy już w 9 fali. Więc dość takie chyba dobre tempo narzuciłem. Wyjątkowo w tym podejściu. Ogólnie te lasery, pomimo tego, że mają dużo tutaj resistów i tak dalej, i powinienem zainwestować może bardziej w kanony, to jak wolę lasery zainwestować, mówię, bo teraz myślę o walce z finałowym bossem, który będzie chyba o wiele ważniejszą walką. Poza tym te tutaj różowe potwory też potrzebują troszeczkę damage, żeby je zniszczyć, więc lasery robią, radzą sobie z tym bardzo dobrze. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz tak, robimy sobie na początku tego. Potem drugiego, którego sobie zrobimy, to będzie ten. Ten laser będzie drugim wybrańcem. Tu robimy sobie teraz piorunki, bo te duszyszki będą atakowały ładnie i pobijałem ich dość sporo. Teraz tak, ten upgrade będzie miał zaraz tutaj wchodzić. 240 gole potrzebujemy, więc zaraz tutaj powinien się pojawić. Ok, jeden zginął, 240 mamy. Teraz tu idą te ci shielderzy, więc trzeba się teraz nimi zająć, ale na szczęście tutaj laster jednego już strasznie meltuje. Dostają swoje tarcze, ale pochodnie to nie jest wystarczające tutaj. Tutaj dostaje teraz ten gościu miłości troszeczkę. Wydaje mi się, że on będzie teraz tutaj mógł atakować ich. Dokładnie, on będzie mógł im pomagać troszeczkę. A! Bo to oni podchodzą, oni ładują ten kryształ i wtedy ja dostaję wyłącznie jednej jednostki. Dopiero teraz to zauważyłem, jak to ma działać. Czyli przez to, że ich dopuszczam do tego miejsca, to się dzieje. Alright, 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 alright. To ma sens, okej, 240. Pyk. No tak, chyba 300 to jest maksymalna by, tak? Dokładnie, 300 to jest maksymalna by każdego laseru. Czyli będziemy już mieli na tym czwartym poziomie. A potem tylko wejście za 170 w każdego, tak? Dokładnie, 170, czyli to jest 300, 300, 300, to jest 900. Plus potem po 170 od każdego, to jest 640, 680, tak? Dobrze liczę. Zresztą troszeczkę hajsu będzie trzeba wydać, ale wszystko nam się będzie coraz szybciej zwracało przez tą ilość wojsk, które wychodzi do nas. O, tutaj wystraszył ich. Ten coraz z zasięgu tego laseru sobie ucieka, jak to jest przykre. Ucieka, ale jednak dostaje damage cały czas. Ajajaj. To jest za 300. Następna 300 będziemy musiał dostać. Ale go strasznie trudno meltować, nawet tym laserem. Mam nadzieję, że chociaż na tym 5 poziomie będzie łatwiej. Ok, wypuszczamy kolejną falę. Tego zniszczyli, teraz tego niszcz. Meltowanko poszło. Tu jest za 300 i teraz, tak powiedziałem, potrzebujemy 680 gold, żeby być wszędzie na maksymalny poziom. Ja puszczam sobie teraz szybko deszcz, żeby oczywiście te pieniądze zaczęły nam wchodzić łatwiej. Teraz tak, tutaj wyższy poziom, tu wyższy poziom. Tu wyższy poziom. I tu wyższy poziom. Mamy maksymalne poziomy tych czterech laserów. Teraz wydaje mi się, że zacznę kanona inwestować. Czemu w kanona? Ponieważ wydaje mi się, że on może mieć też resisty. Więc chcę mieć chociaż jakiś damage właśnie fizyczny, który może nam pomóc w tej całej walce. Bo mamy tak do tego kościaki, które są fizyczne i właśnie te rakiety. Więc troszeczkę tego mało jest. Jest troszeczkę tego mało, dlatego trzeba to oczywiście troszeczkę rozwinąć. Okej, nie puściłem fali szybciej. Mogłem to zrobić, byśmy mieli więcej pieniędzy. To jest mój błąd. I moje nieogarnięcie powodowało, że tego nie zrobiliśmy. Ewentualnie szamanów. Też mogłaby być dobra opcja, żeby szamanów powzmacniać. No i tych chcę wzmocnić mnie do nieśmiertelności, więc nie mogłem im nic zrobić. To jest spoko. Robimy teraz deszcz. Żeby te wszystkie jednostki stały już na skali, żeby sobie zbyt dużo nie zrobiły. Zobaczcie, jak to wszystko poginęło. 310. 310. Teraz tak, ten za 370 będzie już ten upgrade. Teraz ten 370 zrobi. 14 fala. 14 fala, a my jesteśmy dobrze przygotowani na bossa, tak mi się wydaje. Okej, tej pioruny. Niech tam ich na dole pobija. Jak powiedziałem, zrobić te 370 golda jak najszybciej. Tujmy sobie Pitlorda na szczęście. Pyk. Pitlord nam się tutaj przyda. Bo ja w ogóle też teraz wspomniałem oburzenie, jak jednego bohatera źle używałem. Jednego z podstawowych bohaterów źle używałem, bo ile osób płakało na to, że narzekam na kogoś, ponieważ go źle używam. W tym momencie mogę za to przeprosić, teraz sobie o tym przypomniałem.
Ale dla mnie niestety ta jednostka była dysła. Chodziło mi o Oleg był chyba ten mag ognisty. Ja go strasznie źle użyłem na złym, strasznie złym levelu dla niego. Ewentualnie strasznie w tym miejscu i narzekałem, że on jest słaby. No co? W sumie teraz, przepraszam. Niech będzie nitropropelet, bo więcej nie potrzebuję. A teraz szamanów, jeszcze spróbujmy chociaż troszeczkę polepszyć. Okej, szybko. Deszcz. Niech tam tutaj pobija ich. Bo teraz tego dużo widzę wychodzi, więc zaraz mogę się najpewniej szykować na wyjście naszego bossa. Piorunów tutaj będę używał na razie. Wiesz, one mogą mi się właśnie przydać, żeby go tam poobijać troszeczkę i poslowować, postunować w sumie. A te lasery biją. Pięknie. Idealne to jest w nich. Znikają w mgnieniu oka, ale mówię, boss może być ciekawy. Chociaż chyba nic nie przebije w tej bossa z finałowego levelu z podstawki. Tamten boss to był po prostu kosmos. Dwa etapy, levele i tak dalej, przechodzenie tego levelu, jeden level na dwóch miejscach, respawny, coś w tym stylu było. No tam było naprawdę ciekawe. Okej, okay, wychodź ze swojego bajorka. Który chcesz wyjść? I'm fucking angry. To byłoby takie, a fucking angry. I'm fucking angry, mate. Okej, okay, Polix the Wise, tam sobie chodzisz. Wiesz co ci powiem? O tym nie pomyślałeś, że ci zrobię tam dodatkowy laser, co? O tym sobie nie pomyślałeś, kolego. Ogień, pioruny teraz. Reinforcementy, pojedz sobie coś. O kurczę, serio jesz. Patrzcie, on lewo co wyjdzie ze spawnu. Bye bye! I proszę państwa, to był Polix the Wise. Boss naszego pierwszego DLC do Vengeance. Oj, byłeś uroczym! Uroczym żabką! I'm frogging angry. Zagranie, żeby jak napisać bluźnierstwo, ale... Znaczy, że wiadomo, że chodzi o bluźnierstwo, ale żeby nie było bluźnierstwem. I'm fucking angry. Po prostu mi się strasznie podobało. I mamy zrobione pierwsze DLC. Mamy zrobione pierwsze DLC, moi drodzy. Okej, czyli dobrze mówiłem, że nie mam prawie możliwości zmienienia upgrade'ów, ponieważ wybrałem akurat tą ścieżkę dystansową, natomiast tą ścieżkę stąd. Więc to jest jedyna opcja, która by się mogła, powiedzmy, różnić. I mamy to. Mamy jeszcze pierwsze DLC. Jeszcze raz przepraszam osoby, które liczyły na to, że... Znaczy, przepraszam. Jeżeli by o tym nie wspomniał, to pewnie by nikt na to się w ogóle nie zwrócił uwagi, ale przepraszam osoby, które by chciały zobaczyć inny tower. Jeszcze raz go pokazuję. Deep Devil's Reef. Oraz innego bohatera, który jest Junpai'em. Oczywiście też mówię Oloch, o! Za niego przepraszam. Mógłbym przebrać Verukiem, Astrom, Olochem, Margosom, Mortemisem, Traminem, Jigo, Junpai nie mogę akurat, Doomtankiem, ale niestety Beresat jest osobnikiem, który powoduje, że gry są o wiele łatwiejsze. Sam fakt, że mogę Golda więcej zdobywać, że mogę sobie przeleci tą jednostką dość szybko po linii i w razie czego się obronić. No jest to zbyt mocna jednostka, że mnie nie użyła. To byłoby głupie. A ja nie chcę sobie utrudniać gry, tylko chcę ułatwiać. Taki jest cel zawsze w grach. Dopiero jeżeli jest coś takiego, że się nie da przegrać praktycznie, to i dałoby się przegrać, żebym źle pobudował jednostki. Jeżeli się nie da przegrać jedną jednostką, jeżeli bym używał tylko na przykład bohatera i bym widział, że na tym muszę budować wieżyczek, wtedy bym może zmienił, ale z racji tego, że to nie jest aż tak proste, tylko po prostu mam mocne ustawienie pod względem moich towerów, no to dlatego tak to wygląda. Achievement sobie odbierzemy oczywiście, tutaj mamy dwa, żeby zrobić te diamenciki, których dalej jeszcze nie wykorzystałem na nic z tych rzeczy. Jestem ciekaw, czy coś w ogóle nowego daje zewać tych mocy. Bo ja nie mam pojęcia, czy coś mogło być. Wiem tylko jedno, że jeżeli by twórcy gry się na mnie obrazili za to, że tego nie używałem, to im wytłumaczę to, że jestem za wersją na peceta, a na pececie coś takiego nigdy nie mieliśmy. W każdym razie to było na tyle, jeśli chodzi o DLC z podwójnej Atlantydy, podwójnej wyspy, czy też ich nazwa, której nie pamiętam. Wiecie co? Mam jeszcze nawet specjalnie to sprawdzę. Wydłużę ten odcinek do 20 minut. Ale się dowiem, jak się nazywa ten dodatek. Ironhide Games. Uwaga. Dodatek nazywa się... Sekunda... Subaquatic Menace.
Menace. Tak się nazywa ten dodatek, więc jak mówicie, to Atlantyda. Daliśmy radę zrobić i w sumie z pozdrowieniami dla Ironhide Game Studio otrzymam na ich Iron Marines oraz na kolejne levely do Origins i Vengeance. Ja się żegnam, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie, jeżeli uważacie, że zasługuje na te wasze parę złotych, które naprawdę, patrząc na zarobki, jakie są na YouTubie, na moim kanale od 2 lat, dają naprawdę wiele. Uwierzcie mi, że wy zamyślicie, że wy tam dajecie mi na przykład jakąś tam parę groszy, ale jeżeli by zrobiło tak, jeżeli zrobiłby to każdy widz, który by to robił... Oh boy. Oh boy. Mogę wam sobie to powiedzieć. Jeżeli by każdy zrobił, miałbym parę tysięcy. Zobaczmy, jeżeli każdy widz, na przykład mam teraz 1000 wyświetleń, każdy by widz to zrobił, niech każdy da złotówkę, to jest 1000 zł. A dajecie parę złotówek przez to wsparcie. Więc... no... takie dane wam mogę powiedzieć. Tylko, że tego nikt nie robi. Prawie. Dwie osoby. Są Mandy i Tomek. Nie chcę powiedzieć nazwisko, bo jeszcze nie powiem. Mandy i Tomek. Te dwie osoby mi wspierają. Pozdrowienia dla nich. Siemanko. Peace. Yo! No drugs, I'm turning to an asshole.